5 osób odpowie za nielegalne składowanie odpadów na jednym z podsuwalskich żwirowisk. Na wyrobisku zakopywano gruz, styropian, folię, ale też i inne odpady. Przestępstwo to zostało ujawnione na gorącym uczynku. Zostały zatrzymane osoby, które dokonywały tego procederu. Wobec nich prokurator w dniu 9 sierpnia zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a wobec dwóch osób skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek prokuratora uwzględnił, jednak zastosował areszt alternatywny. W tym przypadku chodzi o kaucję, która została w dniu wydania postanowienia przez sąd wpłacona, dzięki czemu od 9 sierpnia cała piątka jest na wolności. Przestępstwo, którego dopuścili się sprawcy, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Wszystko na tę chwilę wskazuje na to, że na teren nielegalnego składowiska nie trafiły odpady zaliczane do grupy toksycznych. Jednakże ostateczna ocena szkodliwości dopiero przed nami. Dokładnie na temat, jakie szkody w środowisku roślinnym i zwierzęcym zostały spowodowane, wypowie się biegły oraz postępowanie, które prowadzi WIOŚ. Zgodna z przepisami utylizacja odpadów kosztuje ogromne pieniądze i jak widać dla niektórych stanowią one nie lada pokusę. Firma, która dopuściła się nielegalnego składowania odpadów, zajmowała się obsługą kilku gmin położonych na Suwalszczyźnie. Jak sprawa wpłynie na posiadane przez przedsiębiorstwo koncesje, jeszcze nie można przesądzić, ale też nie można wykluczyć, że niektóre samorządy będą musiały niebawem rozwiązać problem odbioru odpadów od mieszkańców. Na szczęście ten problem nie dotknie mieszkańców naszego miasta.